No, jesteś. To Hayley i Manta. Są w lidze. Siema! Przejdźmy do rzeczy. Przy obserwatorium jest event związany z Showdown. Mają być dziennikarze. Wbijemy się tam, przykujemy uwagę, ściągniemy wszystkie kamery do dziupli i będzie o nas głośno. Możemy już jechać? Jadę z tobą. Telefonu. Na miejscu mają już reportera. Droga dla ciebie za wąska, czy co? Robisz tu niezły bałagan! Teraz prosto! Na pewno chcesz to zrobić? No to startujemy! Chyba działa. To się nazywa sensacja. Pomachaj do ciao, ciao. Może lepiej trzymać rączki na kierownicy. Wystarczająco napsuliśmy. Dopiero zaczynało się robić ciekawie. Dobra, leci za nami śmigłowiec wiadomości. Uśmiech do kamery. Prawie skasowaliście mi auto! Ej, ciao, ciao! To się nazywa precyzyjna jazda! Wszyscy sali? Ta, nikomu nic się nie stało. Rozlało się parę drinków, ale nic poza tym. Rivera, jak się trzymacie? Wszystko dobrze! Obyśmy jechali w jakieś fajne miejsce. Ścigasz się z najlepszą dwójką z ligi i kopiesz im tyłki! Mamy uwagę mediów! Teraz jazda do dziupli. Musimy teraz trzymać się razem i utrzymać ich uwagę. Ile jeszcze mamy jechać? Jakieś 30 sekund. Bawię się aż za dobrze, a nawet nie prowadzę! Drugie miejsce nie jest w moim stylu. Pogadajmy, jak to się skończy. Już prawie została połowa mostu. Nareszcie. Jak reporterzy zobaczą to miejsce, bo szachty policji wyjdą na jaw. To będzie coś. Jest pociągaj. Gliniarze, skąd oni? Zabierz nas stąd, to zasadzka. Dobra, zaraz się doigrasz. Mam tu bryczkę, która aż się prosi o zatrzymanie. Cóż, jeśli na ciebie życzenie. Mamy tu kierowcę, którego trzeba zgarnąć. Wszyscy do roboty. Skąd wiedzieli, dokąd jedziemy? Ja po prostu musisz ich zgubić. Weź się w garść. Widzisz to? Wreszcie pokazują dziuple i nic tam nie ma. Wyczyścili ją. Nie żyjesz, Rivera. To jakaś pieprzona pułapka? Zaraz zastosuję manewr ukraczania. Proszę! Liga na pewno tego nie zapomni. Niech to szlak celnowi ukryć. Nie mogę kontrolować. Chyba nie
zaproszą nas jednak do ligi. Teraz bardziej martwi mnie perspektywa aresztu. Trzeba ich zgubić. Nie pozwól im nas złapać! Musiał się dowiedzieć o planie. Kto jeszcze wiedział? Może to Torres? Ale dlaczego? Ważniejsze jest to, że teraz wiedzą, że my wiem. Będą próbowali uciszyć nas i tych, którym mogliśmy powiedzieć. Szlak! Lukas! Dalej, odbierz, odbierz, no! Zawsze odbiera. Musimy wracać do garażu. Chyba nas znaleźli! Bez jaj! Trzeba ich zgubić, zanim pojedziemy do Lukasa! Lukas! 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 Cholera, nie. Jej. Wszystko w porządku? Ablane. Czekaj. Pomóż go uwolnić. Co się stało? Kto to zrobił? A jak myślisz? Ja nie wiem, co zamierasz zrobić, ale daj spokój. Lepiej się odsuń, skarbie. Ja się dopiero rozkręcam. Proszę, nie ma z tym nic wspólnego, nie pomoże. Anna Kayati. Słyszałem, że twój brat był niegdyś do rol Enel Kulo, tak mówili. Ale ty?
Kurde. Nie mieszaj ich w to. To o mnie chodzi. Przecież wiem. Wierz mi, ale nikt tutaj nie jest zupełnie bez winy. Zupełnie nikt. Wasza dwójka. Idziecie ze mną. Przepraszam, Lukas. Tak mi przykro. W porządku. Ej, mam wysłać zaproszenie? Nie! Proszę! Gdzie ich zabierasz? No, pojedziemy tylko na komendę. Trochę pogadać. A ty tu poczekasz. Wyjdziemy z tego. Ej, komenda jest tam. Gdzie jedziemy? Zamknij się. Patrz. Wiedzieliście. Skąd? Co ty mówisz? Wystawiłeś nas. Ktoś zaczął gadać. Chcę wiedzieć, kto. Nic ci nie powiemy. Myślisz, że żartuję? Gadaj! Chcesz wiedzieć, kto puścił parę? Gówno usłyszysz, póki nas nie puścisz. Oj, chyba się mylisz. Zaraz zaczniecie gadać. A wiesz, gdzie pojadę? Prosto do twojego durnego brata. Sprawdzimy, czy jest twardzielem. Jak rozwalę mu budę, jego własnym zastranym łbem! Żebym prowadził? Czytasz mi w myślach. Ej, moment! Czekajcie. Czekajcie chwilę. Co ona wyprawia? Do wszystkich. Patrol potrzebuje wsparcia. Możliwa kolizja na Polson Edwin. Cholera. Mamy rannego oficera. Anna! Szybko! Podejrzani próbują uciekać. Nie musisz wstawać. Dopiero się rozkręcam. Dokąd pojedziemy? Mam pomysł. Cloud Bank. Trzymajmy się z dala od kłopotów. To auto jest w gorszym stanie niż ja. Hej, Dex. Świadczysz mi przysługę? Jasne, o co chodzi? Możesz ze znajomymi zabrać moje auta z Castle Rivery do North Cloud Bank? Chyba tak. A po co? Liny nas szukają, nie możemy tam wrócić. Kluczyki wiszą na kołku. Bierz fury, wyślę ci adres, jak już będziesz w drodze. Czy jest z tobą Lukas? Tak. Okej. Znam to miejsce. Dokąd jedziemy? Bezpieczne miejsce. Zaufaj. Podobno okradasz teraz policję, co? Turek, twój plan o mało nas nie zabił. Daj mi po prostu laptopa i nie zadawaj pytań. Nie masz pojęcia, co na nim jest. No to teraz jestem ciekaw. Daj mi laptopa. Damy ci znać. To jest jakiś obłęd. Jeździłam tędy setki razy.
co to za miejsce? Kiedy w domu było gorąco, przyjeżdżałem tutaj. Często tu bywałeś. Nie po śmierci taty. Lukas, co się tam stało? Był wyścig. Nie był mi potrzebny. Chciałem coś udowodnić i przyjechały gliny. Zgarnęły mnie. Dali mi jeden telefon. Odebrał tata. Byłem gotowy na kłótnię. No i zastanawiałem się, co mam powiedzieć. I pierwszy raz nie było awantury. Zupełnie nic. Cisza. Rozłączył się i po 3 godzinach wciąż czekałem. Pomyślałem, że to kara, że miałem cierpieć za głupotę. Całą noc spędziłem sam w celi. Przeklinałem go. Życzyłem mu jak najgorzej za to, że mnie zostawił. Ale rano przyszedł gliniarz. Powiedział, że nie żyje. Gdy tata się rozłączył, dostał zawału. Przepraszam, że nie powiedziałem. Ciągle to w sobie dusiłeś. Tak, aż do teraz. Nie możesz się obwiniać, Lukas. To nie twoja wina. Anna, gdybym odpuścił wcześniej, gdybym go posłuchał... Nie cofniesz czasu. Dziś jesteś z nami. Tu i teraz. To najważniejsze. Są tacy, którzy chcą nas rozerwać. Zniszczyć wszystko to, w co wierzymy. To, co tata zbudował. Ja im na to nie pozwolę. A ty? Jak chcemy ich wykończyć, muszę wiedzieć, że mamy do tego odpowiednie bryki. No. I o to chodzi. Cóż, to chyba część planu. Mercer został z nami nagrany. Pewnie jest zapis całej operacji. Zrujnujemy go i pokażemy lidze, że nie mamy z tym nic wspólnego. Och, cholera. Trzeba to rozgryźć, to nasz trop. Zastanówmy się, imię jego kota? Udam, że nie słyszałam. A masz lepszy pomysł, geniuszu? Ja mam. Czekajcie tu.